Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Retropolis i dziś ponownie zmierzymy się z wyzwaniem Navigatora. Więc bez zbędnego gadania, idziemy dzisiaj na losowo, bo czuję się, że może nam dopisze fart. A potem Navigator sądzę, że... Dobra, już się plączę oczywiście. Ale moim zdaniem Navigator właśnie jest jedną z najpotężniejszych postaci, jeśli trafi na swoich handgunnerów szybko. Więc... Może poradzimy sobie tam, gdzie nas los poprowadzi. A trafimy na pustynię, dobra. Więc pierwsza sprawa to, druga sery, tak, i przetasowanie. I dobra, garncarstwo, ta dwójka. No, i tyle. Super, naprawdę dobre mamy rozdanie startowe. Wręcz powiedziałbym nawet, że idealne. Zobaczmy, który mazem się ułoży. Dobra. Garncarstwo, rabunek, zboże, ser. No powiem szczerze, no widzicie sami, jak to jest. Po prostu ideolo. Gorzej tylko, że no. Nie dość, że jesteśmy na pustyni, to... To ideolo długo nie potrwa. Dobra. Garncarstwo, rabunek. No jest to tyle. Przez co ile rabunków i innych rzeczy uruchomiłem, to raczej wątpię, żebym... No, miał to, co jest potrzebne, żeby powiększyć tą armię znacznie więcej, ale... Dobra, ważne, że cokolwiek udało się zrobić. To ile daje? Dobra, daje 60, więc w sumie... Zawsze jak będzie okazja, to... Powinienem po prostu korzystać. Tak, karty. Supply dock. O, dobra, questy. Możemy zobaczyć, jak działają questy. Za jednego szczura, po 60, za 51 zł, po minucie dostajemy questa. Jak działa to, nie wiem, ale zaraz zobaczymy oczywiście, bo nie będę się powstrzymywał. Znaczy dobra, mniej więcej kojarzę, jak one działały kiedyś, nie wiem, czy coś się zmieniło w tej kwestii, czy nie. Ale no. Więc ogólnie mówiąc, questy działały kiedyś, podkreślam, kiedyś. Tak, że po prostu... wezmę to, bo to zmniejsza te całe negatywne efekty. Po prostu dostajemy zlecenie, czy jakieś rzeczy, które mamy zrobić, jakie zrobimy, to udaje się nam dostać nagrodę i ta nagroda to często były jakieś efekty aktywne typu zwiększenie, nie wiem, do przykładu obrażeń po prostu od tego, jak to się nazywa, wybranej karty, czy nie wiem, tam dostanie kilku kart, zwiększenie przychodów, nie wiem, jak to będzie tutaj, chociaż wątpię, żeby taką podstawową mechanikę zmienili. Znaczy dobra, zmienili moc całkowicie jego mechaniki, więc tamtą mechanikę też mogli zmienić. Okej, oczywiście nie mamy ładunków, więc tak, tak. Kolejna ekspedycja, zaraz zobaczymy, na czym się to skończy. I tak. Chałupa, usuń kartę, rozbudowa. Chałupa. Nic dodać, nic ująć, po prostu chałupy to są podstawy funkcjonowania w tej grze. Dobra, a nie, nie, najpierw garncarstwo. Dobra, teraz chałupa. I zaraz zobaczymy, co to będzie za quest. I w sumie wszystko tutaj pakuje na jedną stronę, a zaraz będzie trzeba dwóch, dobra. Jakie to jest quest? A. Dostajemy skrzyni skarbów, po prostu, po usunięciu 7 kart. Okej. Okay. Ryzykowne, powiem wam szczerze, ale postaram się to zrobić. Ja muszę przyznać, już widzę, że trochę się pozmieniało jednak. I dobra. Tam mamy już dobrą stronę defensywną w ogóle, więc fajnie byłoby się zająć teraz budowaniem tej. Oczywiście dalej licząc cichutko na to, że dostaniemy handgunnerów czy jakoś tak. Losowy budynek, dwie karty sera, nie no, doradca. O. Czyli to jest ten, który przynosi to coś ze sobą. Dobra, więc wieże. No, dwie wieże dostaliśmy po prostu, super. Teraz karty. Miód, ekspedycja, więc zanim to jest super swoją drogą. Albo poziom przywódcy. Wezmę miód, bo jednak... No moim zdaniem jest... Naprawdę dobry. Wiem, nic odkrywczego, ale jednak... Po prostu czuję, że dzięki miotkowi będę mógł łatwo manipulować większą talią. Chyba strażnicy. I wierzę, co prawda mamy dwie, ale chciałbym je postawić na drugich pierścieniach. Wiecie, nie tych podstawowych chociaż? Czy ja wiem? O, dobra, mamy kolejną. O, takie same. Czyli chyba teraz są po prostu tego typu questy. Gdzieś napiszę o jakimś... Dobra, wiecie co? Nie było tematu postawy, to tu na wypadek, gdyby jeszcze jakieś, wiecie, kiedyś większe armie się tu przedzierały, czy coś. Okej, okay, dobra.
Z obu stron oczywiście. Właśnie tu było usunięcie 7 kart, a tam też usunięcie 7 kart, czy jak, bo już nie jestem pewien. Ja też usunę 7 kart, więc są identyczne pod każdym względem. Powiem szczerze, nie wiem, czy jest sens zarzucać trzecią już. W takim razie kartę questa, ale może to zrobię. Okej, dobra. Przy okazji wiem, że to może być wcześniej, ale pomału usuwajmy sery. Jak mamy dwa questy na to. Wiecie, no 7 kart trzeba usunąć. Czym prędzej to zrobimy, tym wiecie. No prędzej będzie to dla nas dobrze, bo będziemy mieli zliczone. Przy okazji ekspedycja. Nie wiem, czy ma sens, ale... No. Muszę po prostu to sprawdzić. I cek. Wieże kolejne, super. Nabrzeże. Nie. Mur obronny, sklep z serem. Będę sklep z serem, powiem szczerze, bo to może być fajny pomysł, żeby po prostu aktywować go, brać ten ser i albo go używać, albo, chociaż jestem czasem kartą, usuwać tę kartę, żeby poszerzać to. Tak więc, no, zostawimy w taki sposób i teraz tak, to kosztuje 35, używam gilotyny i jest za darmo. Super. Dobra, sklepik z serem, niech będzie tutaj. Andasz poszedł. Ale spokojnie, nie jest to wielki problem. I miejmy nadzieję, że mimo tego, że nasza armia jest w sumie słaba, w sumie mamy głównie ich wszędzie, to ty sobie poradzi jakoś. Dobra. To szybko miudzi. Tak, chciałem powiedzieć miodzik, a powiedziałem miudzik, czy miudzi, nieważne. Zajmijmy się po prostu rozgrywką. Radzą sobie dosyć dobrze. I tak. Nie sprawdziłem, jakie są karty, brawo ja. Pewnie handgunnerzy, że tam byli jak na złość. Chociaż dobra. Szczerze powiedziawszy, to dużo co nie zmienia. Jeśli tam nawet byliby handgunnerzy, to prawdopodobnie bym z nich nie skorzystał. A tak czy jak zresztą, że będziemy. Dobra. Okej. Okay. Zdobądź 5 poziomów i zdobądź Radragore. Co to jest? Okej. Okay. Niezagrywalna minus 10 sekund odnowienia zdolności przywódcy, kiedy zagrywasz kartę Shakira. Fajne. Ale nie wiem, czy to jest aż takie potężne. Dobra, mniejsza z tym. Tak. Goście tutaj. I zboże, bo w sumie nic lepszego nie mamy. Chociaż dobra. 5 poziomów będzie ciężko zdobyć, więc prawdopodobnie odpuszczę sobie tą samą Radragorę. Poza tym nie wiem, czy ona jest aż tak tego warta. Jednak szkile, owszem, będę używał, ale aż tak dużo ich nie mam, chyba żeby to było. Wiecie, jakoś super przydatne czy coś. Dobra. A co my tu mamy? 2,8 do wszystkich kart militarnych. A tutaj? Szczury armatni, biblioteka nie. Powiem szczerze, jakkolwiek bym... Nawet czy chciał, czy nie chciał, to już pomniejsza kwestia. Ale właśnie, jak bardzo bym chciał wziąć sobie tam tych szczurów armatnich czy coś, to nie no. Po prostu... Czuję, że to jest konieczne, żeby jak najszybciej... przygotować moje karty, te podstawowe wojska do dobrych statystyk, bo najprościej w świecie nie sądzę, żebym szybko miał zdobyć jakąkolwiek. Wiem, że tam była okazja kupić ich więcej, ale począłem kupować podstawowe. O, dobra, przy okazji jakieś znowu coś innego widziałem. Zdobądź 7 kart szkilów. O. Kiedy jest w ręce plus 3 do kart, które dostanie się po przetasowaniu, po tym jak zagrasz kartę szkila. Ciekawe, powiem wam szczerze. Tylko znowu nie jestem przekonany, czy to jest coś, co bym chciał. Dobra. Tak jak przetasowanie. I chyba w najbliższym czasie przydałoby się pousuwać trochę tych kart. Zdecydowanie nawet. Nie chyba. Mhm. Dobra. Dom albo usuwanie kart. Powiem wam szczerze, ze wszystkich rzeczy najbardziej chyba nie chcę Radragory, więc usuniemy. I dobra. Dwa sery, jeden użyję, więc za darmo w sumie dostałem tam trochę złota. Kolejną ekspedycję wysyłać, czy nie? Nie naładuję jej, ale póki co się wstrzymam z tym. Przy okazji, co tu mamy? Poproś bogactwa, zacznij do swojego doradcę. Co? Zdawca odkrył złotą lampę, kiedy 3 razy ją pocierasz, wyskoczy z niej, tak jak w legendach. Nowa linia? Ach, nie spełnią 3 życzeń. W dzisiejszych czasach ten cały lootbox jest popularniejszy.
Może więc... Słuchaj, niejasne życzenie, rzucę kostką i dam ci coś, co niejasno pasuje, co? Dobra. Ciekawa sprawa, powiem szczerze, niezłe odnowienie, ale doradcę dostaliśmy kogo? Zarabiam niewielkie złotek, usuwam kartę, dobra. Nie powiedziałbym, że to jest jakieś niezwykle niezłe, ale okej. I dobra, co my tu mamy? Dodatkowe karty, jak odrzucam questy, super, bo questów trochę będę miał. I Marinę. Obie, powiem wam szczerze, muszę wziąć. Przekazuję już jeszcze murek. Tak. Z nim mówiłem, że tego nie będę aktywował, jednak aktywowałem. Brawo. Dobra. Przemieszanie oczywiście. I teraz tak, mur obronny, w którym jest gorszy. Tutaj trochę gorzej, więc tak. Jakaś fajna karta. Imigracja. Okej. Okay. Dobry sposób na zbieranie retrizenów. Wiecie, mieszczurów na polski. Więc bierę. I tak, oczywiście doradca. Co? Ulepsz wszystkie posiadane karty ekonomiczne? Fajne. A tutaj co? Karta umocni, losową kartę wojska. Misjonariusze. Mogą być lepiej. Dobra, tak czek. To. O! Mam już gotowe karty. Dobra, mniejsza z tym w takim razie. Nawet fajne. Nie ma ładunków. Te. Tutaj jak to wygląda? Ale tak, zobaczmy co my tu mamy. Legendarne, ulepsz kartę, ekspansja terytorium, legendarne mamy... O, latarnia. Jedną mogę przenieść na później. Tutaj mamy... Minus 5 do kosztu przetasowania za każdą kartę i legendarne. Biblioteka, zdecydowanie. Nie są to może najlepsze wybory, ale wiecie, no. Nie będę na nie narzekał. Dlatego mam ser drugiego poziomu. Trochę tak szkoda by było się ich pozbywać, ale... Niestety jestem zmuszony to zrobić tak czy siak. A teraz co tu mamy? 7 kart ekonomicznych. O. Fajne, bo skraca czas pracy za każdym razem, kiedy zagrywam kartę ekonomiczną, czyli zieloną. Dobra, imigracja. Nie szybkie przetasowanie. Nie ma co czekać. Tak, oczywiście. Się zaczynają kłopoty. Nie mam miejsca już na to wszystko, dobra. Doradca oczywiście, co tu mamy? Tańsze budynki. Przyda się, ale nie aż tak bardzo. Karty jakieś fajne. Okej. Questy. I ogólnie Bart. Który teraz może atakować. Karta powodzi. Dobra. Ciekawa sprawa, bo nie będę nie zaprzeczam. Gorzej jest tylko, że nie jestem przygotowany na to wszystko. Dobra. Oczywiście Marin. Lepszy, innej opcji nie ma. One najgorsze. A dobra, mamy ser. To tak zrobię w ten sposób. No niestety muszę usunąć to powodzie, bo inaczej one będą powracać, będą mnie wkurzać w najgorszych momentach. I tak, to się przepala. I tutaj mamy... Okej, to trzeba zrobić. Jego. Szybko zarzucę barda może. No i miejmy nadzieję, że jakoś to przytrzyma. Jak z tej strony? Ojej. No nie jest najlepiej. Z własnej winy w sumie przegrałem. Więc ja już wam oszczędzę tego wszystkiego. Widzimy się już przy następnym mieście. Dobra. Co ciekawe, znowu się wylosowała pustynia. A co, kim ja tam jestem, żeby narzekać? Po prostu musimy się szybko tym wszystkim zająć. O, super. Nie mam nawet... A nie, dobra, mam na strażników. Już chyba, że nie mam na strażników, coś zepsułem. Tak czy jak. Oczywiście ponownie naszym celem jest zdobycie handgunnerów, jak najbardziej ich naładowanie, po czym wystawienie takiego jednego z bonusem do ataku, nawet nie wiem w jakiej wysokości. No i cieszenie się tym, że po prostu mamy kogoś, kto tak szybko bije, zabije, że no, przetrwa wszystko. No i przy okazji może w końcu znalezienie jakiegoś questa, którego wykonamy, innego niż skrzynia skarbów, rzecz jasna, ale rozumiecie o co chodzi. Dobra, garcarstwo. I tak to, rabunek. Okej, i tak armia na początek wystarczy. Dobra, skrzynka szybko, domek,
albo usuwanie karty, oczywiście, że domek, bo jeszcze za wcześnie na usuwanie sera. I tak idziemy. Przed usuwaniem. Oczywiście. Chałupa. Ser. I tak, zobaczmy, co tym razem oferuje. Fishing. Okej, fishing. I klasztor. Pomyślę, że te dwie rzeczy najpierw wykupię. I mógłbym jeszcze mur. W sumie to zrobię. Będę pewnie tego żałował, ale no. Inwestycja w przyszłość, rozumiecie. I tak, teraz mój cel to po prostu postawić klasztor. Oczywiście przy okazji jeszcze korzystać z fishingu, kiedy tylko jest okazja. Okej, z tego nawet nie mogę korzystać. A to niech już pomału. Chwila, jakie to ma statystyki? Dosyć wytrzymało, to niech idzie tutaj. Tak, i tutaj już, czy tego chcę, czy nie, muszę zacząć po prostu budować drugi front, bo oni sobie spokojnie poradzą. Jak tylko będzie złoto, to oczywiście stawiamy klasztora. Dobra, jest klasztor, niech będzie z tej strony. I już w krytycznych sytuacjach mogę usuwać karty, kiedy na przykład zadanie będą tego wymagać. Dobra, karty. Handgunner, dobra. Dobra, jest nawet bardzo dobrze. Pierwsza rzecz oczywiście bezproblemowo, co będzie, cyk. Handgunnery wymagają ilu szczurów? A nie, oni nie wymagają dużo szczurów, tylko są po prostu drodzy. No to rabunek. I tak, obecnie mają ile? 18% tylko. Nie chciałbym ich stawiać, ale no muszę chociaż jednego tutaj na wszelki wypadek. Wiecie, żeby potem nie było znowu, żebym sobie nie pluł w twarz potem znowu, czy tam w brodę, jak zwał tego zwał. Wiecie, to wszystko, dobra, fishing, sklep obuwniczy, super. I... Okej, coś jest fajne, ale... w sumie nieprzydatne dla nas, dobra. Sklep obuwniczy postawię, jednak to znacznie przyspiesza poruszanie się jednostek, jeśli będą musieli ich między ścianami czy coś przerzucać. Super. Okej, delikatne przytasowanko. Niestety, tym razem nie mamy tego bonusu. Jakaś karta, naprawa, sklep z serem, farma, albo chałupa. Szczerze wezmę chałupę. Wiem, że dla niektórych z was to może być dziwne, że biorę chałupę zamiast takich rzeczy, ale... no to jest niestety wymagane. Dobra. Na tą grupę zarzucę zaraz medyka. Nawet przyspieszę, żeby już mieć trochę więcej złota, ser. A, nie mam szczurów. No jasne. A to sobie poczekam, aż ktoś padnie. No nie, na nieszczęście to pewnie będzie szybko. A nie, nie, nie będę tylko przetrzymywał, bo jednak... właśnie mam chałupę do postawienia jeszcze i parę innych rzeczy. I już się prawie staje nieopłacalne. Ale na szczęście jeszcze nie jest to ten moment całkowitej nieopłacalności. Dobra, mogę znowu kolejnego handgunnera postawić, ale... no nie czuję, żeby stawianie ich po prostu byleby jak najwięcej było dobrym pomysłem. Okej, poziom przywódcy, super. I teraz tak, ulepszenie, albo zdobywacie karty. Szczerze pomarańcze wezmę. Jest niewielkie leczenie, ale moim zdaniem bardzo cenne. I okej, jak już przy tym jesteśmy, to teraz tak. Używam mocy i zarzucimy jednego tutaj tym razem. Jako, że już to zrobi, że jako, że i tak mają teraz więcej wodnych niż wcześniej. I tak. Jako, że sytuacja jest jaka jest, to macie tutaj pomarańczkę. Masz coś ciekawego? O. Szczerze, to jest bardzo fajne. Nawet dwa pudła. Pewnie będę się wkurzał, ale jeśli się uda, to kupię oba. Bo nie jest, że one same będą się napełniać, to jeszcze dają trochę po prostu złota, wiecie, w takich sytuacjach kryzysowych. No jak teraz na przykład, tylko że tym razem, czy jest mi to potrzebne? A powiem szczerze, mam sytuację, jaką mam, więc użyję zamiast tego fishing. Co tu mamy? Życie dla przyzwanych i obrażenia od szkilów, plus jeden. Nic wielkiego. Powiedzmy, że tym razem sobie odpuszczę. Dobra, mamy pudło. Usuwanie kart, dom albo rozbudowa. Dom. Niech będzie dom. No i handgunnery się znowu się trafili. No niefortunnie dosyć, bo jednak chciałbym z nich skorzystać, wiecie, ale... no jeśli się nie uda, to trudno. Dobra, strażnicy tu czy tam. Chociaż postawię ich tutaj. No i wybaczcie, handgunnersi. Tym razem... no po prostu z was zrezygnuję. I okej, murek tutaj. Jako, że jest spokój na tej stronie frontu. Doradca oczywiście. I co to dostaliśmy? Bonus do życia wszystkich kart. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, powiem szczerze.
Narzekać nie będę. I teraz tak, oczywiście jeszcze rabunek opłacalny jest, więc nie ma co narzekać. I tak, pudło. No, na razie nie. Ok, plus 1 do złota zarabianego ze wszystkich rzeczy. Ciekawe. To zagram tutaj. Większy zasięg dla wszystkich tych tylnich. Fajne nawet będzie. To prawda nie mam nikogo takiego wspaniałego pod to wszystko. A tutaj niby jest latarnia, ale zaryzykuję z tym. Mam tego całego szpiega, który ponoć jest na tylnej linii, to może będzie miał większy zasięg czy coś. Giermek. Wiecie co, to jest spore ryzyko, znając mnie tym bardziej. Ale dobra, wezmę giermka. Czemu dostałem skrapa? Dobra, nieważne. A, mamy tu jakąś kartę. Mamy niby, ale powiem szczerze, moim zdaniem się to nie opłaca mocno, żeby używać, więc tak. Póki co po prostu rabunek. Oczywiście na czas, kiedy jeszcze jest opłacalny. Aha, i szpieg po prostu wpuszcza drony. Nic wielkiego, ale dobra. A, jego tutaj może dostawię w sumie. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Fishing. Kawaleria, dobra. I sklep ołowniczy. Powiem szczerze, sklep ołowniczy ostatnio mi wygrał grę po części, więc tym razem nie będę im odmawiał. Każdy sklep ołowniczy jest na 2 złota. I w sumie jest to już chyba dobry moment, żeby pomału żegnać się z serem. Jako że mam pudła, które mniej zajmują miejsca w talii, a są prawie tak samo efektywne i efektowne jak ser. Dobra. Super, garncarstwo, handgunersi. Sam mamy kupca tym razem, biuro gildii. Okej. Inaczej mówiąc, sądząc po tym co widzę w biurze gildii, będziemy mogli po prostu zdobywać sobie questy co jakiś czas. Drogie, ryzykowne, ale podoba mi się, więc bierę. To jest najgorsza sytuacja, bo muszę handgunnersów postawić, bo jednak czuję, że ta strona nie trzyma się najlepiej. Ta też nie. Ale to mam kawalerię, więc tutaj dostanę handgunnersa kolejnego takiego trochę dokokszonego. I niech się cieszą po prostu. Dobra, mamy boksa. I biuro gildii. Jeden boks ma ładunków. Dobra, wystarczająco. Można go aktywować. I teraz tak, rabunek jeszcze się opłaca. Tutaj taka sytuacja, dobra. I co tu mamy? Dom, zdobądź kartę. Kolejny handgunner. No. Dwie opcje, które są super. Szczerze, wezmę drugą taką kartę. Dla bezpieczeństwa, żeby wiecie, łatwo móc manewrować. Wiem, że to pewnie był błąd, ale no. Co się stało, to się nie odstanie. Przy okazji jeszcze 40 sekund i będę mógł użyć teraz tego, żeby powiększyć stoki wszystkim. W ogóle patrz, dobra, mam nawet niezły zasięg, muszę przyznać. Gdybym miał kuźnię, co prawda mógłbym już wszystko ulepszyć, byłoby pewnie jeszcze lepiej, ale cóż. Podjąłem taką, a nie inną decyzję. I pewnie powinienem już dawno przetasować, czy tam zmienić to wszystko, ale właśnie mi się nie chce. I dobra, jeden niech tutaj dojdzie. Jeszcze tylko kilkanaście sekund i handgunnersi będą mieli kolejne ładunki. Chyba, że uda mi się poziom zdobyć. No niestety. Ale muszę to zrobić. Dobra, tutaj mamy... Aha, to coś. Polowanie i dom. Szczerze, z wybranej sytuacji to wezmę dom. Naprawdę nic lepszego nie ma. No i nadciąga bossu. W tej sytuacji tych dwóch handgunnersów bym dostawił, byłby spokój, ale... No, ja jestem z tych, co chcą oszczędzać jak najbardziej ładunki na nich, więc... Teraz mogę ich zostawić. I ta sama już sobie spokojnie powinna radzić, niezależnie od tego co, jak, gdzie, kiedy, po co, na co, za co. Dobra, serek. Przy okazji mogę ustanąć kolejny serek. I... fishing. Head dusz. Mining ratron. Oczywiście, że mining ratron. Będzie sobie tutaj po prostu spokojnie stał, jeśli go kiedyś ubiją, co dostanę złoto, jeśli nie, to w sumie dobrze.
Myślę, że ta strona chyba naprawdę już jest mocno bezpieczna z taką ilością handgunnerów, kiedy jeden ma prędkość chyba na 8 albo 9 nawet. Oczywiście nie mówię, że to jest ideal, czy coś. Widać, że tu przebijałem pomału, więc chociaż to jest mocne głupota i ryzyko zarzucić giermka. Dobra. O, bardzo dobry. Bardzo dobry. Po każdej bitwie będą za połowę maksymalnego życia się leczyć. Więc dobra. I co my tu mamy? Boxa, biuro gildii, pomarańcze. Szczerze. Zobacz, można po prostu kupiec oferuje. Oj, kupiec. Ty wiesz, jak skusić człowieka. I to bardzo nawet, ale... Muszę ci podziękować. Niestety nie. Nawet mówiąc, po prostu najprościej w świecie mnie nie stać na takie zabawy. Biuro gildii oczywiście stawiamy. No i nie możemy fishing użyć. Jakiś smutek. I znowu handgunersi. No moja odpowiedź brzmi no, na obecny moment. I to tak serio. Po prostu... Jak na razie nie widzę sensu, żeby tam ich dokładać. Tutaj może jeszcze jednego z tym większym ładunkiem dołożę. Niech tylko mi się zwolnią ludzie. A poza tym to no naprawdę wolę ich oszczędzać i ładować im ładunki. Najbardziej jak się da. Dobra. Więc jednego tutaj takiego i przy okazji jakiś nowy wróg. A po prostu łosica. Pustynne. I giermek pada. Oczywiście, bo jak mogło być inaczej. Handgunners też. Handgunner, nie handgunners. Oj. Burza pieskowa. I teraz albo minus 50% dokładności ataków dystansowych, albo ta to jest połowa złota. Nie, połowa złota nie jest niczym takim wielkim, więc dobra. Jakaś dobra karta tutaj. Market, fajnie. Ale poza marketem nie sądzę, żeby tu był cokolwiek. Market może mnie sparzyć nieźle, więc nope. Nie skorzystam. Zamiast tego wezmę chałupę. Jakby inaczej. I okej, okay, sytuacja jaka jest, więc tutaj mogę w końcu zostawić już płotek. I oczywiście z płotkiem idziemy dalej, tak. Zboże, bo jeszcze się opłaca. Co? I pomału pora chyba myśleć o tym, żeby coś porządniej zrobić. Klasztor dostępny, super. Akurat ostatni serek mogę wyrzucić. Nawet nie będę z tym czekał. Pudło, oczywiście, tak, strażnicy. Strażników bym dorzucił. W sumie nie wiem gdzie. Dobra, tutaj niech będzie. I tam wiem, że też trzeba będzie dopracować prawdopodobnie handgunnersów mocno czy coś, ale... A to jeszcze mamy czas. Dobra, rabunek jeszcze opłacalny, tak, delikatnie, bo delikatnie, ale jest. Pudło zawsze będzie opłacalne. Nowy wróg kolejny, tym razem to jest... Okej. Okay. Łosica przywoływać, który przywołuje jakieś łosice mumie. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest. Aha. Niestety sytuacja tego wymaga. Mhm. Straciłem ich, niestety. Dobra, zdobycie karty, domek albo usunięcie karty. Szczur armatni. Mamy Robin Hooda. To będzie po prostu potężne. Zdecydowanie, więc... Kosztownie, ale spróbuję. Powiem wam szczerze, spróbuję, zobaczymy jaki będą mieli zasięg tym razem. Teraz kiedy są... Tutaj. A tu? Mogą atakować tak po prostu. Dobra. No to zostajecie przyjęci, oficjalnie. I tak, biuro gildii, nowy wróg to już było, to... Zobaczmy jakie questy mamy w biurze gildii. Okej. Okay. Chyba muszę mieć po prostu 45 jednostek. Nie wiem, czy to będzie łatwe, ale... Ciekawe, kiedy mam... Po prostu... To w ręce to wszystkie karty militarne mają plus 100% zdrowia, a tutaj jak zrobię 100, czy 3000, to... Oho. Zawsze zarabiam po prostu złoto równe, to... Aha, 5 mojego złota, czy tam 5 razy moje złoto... Po prostu kiedy zagram kartę ekonomiczną.
ciekawsze to jest. Dziwniejsze, powiem szczerze, ale ciekawsze jednocześnie, więc... Wiadomo, że to wybrałem. I teraz taka jest, jaka jest sytuacja. Fatalna, powiem szczerze. Ale dobra, złoto. Jak na razie mam 72 dopiero. Dobra, pudło. Rabunek, zboże. Wszystko po prostu. A, co to jest? Przyzwanie starożytnej łasicy, rytuał przyzwa starożytnej łasicy, które odprawiają rytuał nieumarłych. Okej. Zanim coś, to powiem szczerze. Pewnie to będzie konieczne, więc idźcie tam. I pewnie zaraz będę też tego żałował. Ale widać, że muszę. I kolejny jakiś nowy wróg? Starożytna łasica. Nie wiem, co o tym myśleć, ale widać, że potężny są. Okej, też ostatni użyć rabunku, powiem wam szczerze, ciekawa sprawa. Ale używamy, tak. I tu jest też już bardzo ciekawa sprawa, więc co? Pora odbudowywać tą stronę. Co z tego, że w sumie tamtą też trzeba. A nie, dobra, nie trzeba aż tak odbudowywać. Ulepszenie karty. No chyba najwyższa pora. Handgunnerów trzeba ulepszać. Zdecydowanie. Przynajmniej jednego. Tam handgunnera. No wiecie, o co chodzi. Szczur armatni za 40 tylko. On. Nawet nie patrzył na kolejność czy coś. Pomarańcza. Nie. Czy tu jest tutaj coś, co muszę usunąć? Powiem szczerze, zboże. Nie czuję, żeby już było jakoś szczególnie potrzebne. Tak, wiem, że ta trójka sobie tutaj nie poradzi. Tak więc tak, kogo by tam wysłać? Ty może się cofnij, będziesz miał zasięg, to będziesz mógł kartować sytuację. I tak, szybko przetasować. Nie wiem, ci ulepszenie, ale nie ma co ich posyłać na śmierć, więc tak. I dobra, tutaj. Boksz tutaj. Ten od dronów niech też mało wraca, bo on jednak był dosyć przydatny. Nie, szybko. Nie ma co czekać. Nie, to już jest nieopłacalne. Szybko boks. I właśnie o tym mówiłem. Najpierw bym po prostu stali na tych pierwszych falach i tutaj strzelali każdemu w jakikolwiek sposób. Budynki będą trochę droższe, ale mamy jeden poziom. Dobra, zdecydowanie. Jeśli chcę handgunnerów mieć potężnych, to będzie konieczne. Ulepszenie budynku. Zdobycie karty albo usunięcie karty. Kowal. Zdecydowanie. Będę mógł sobie teraz pozwolić na więcej dzięki temu, że będziemy kowala. Dobra, to jest szpieg cały, czy jak tam się nazywasz, czy tam. Tutaj mamy jakąkolwiek obronę. A z tej strony nie ma nic. Oczywiście. Dosłownie nic. Co znaczy tylko tyle, że muszę szybko przetasować. Nie zważając na koszty. Po prostu liczyć na to, że jakoś to przezwyciężymy. A ty co mówisz? Walka się rozpoczyna, straci całe złoto. To oczywiste, że straci całe złoto, bo jednak bez tego to już nie ma najmniejszych szans dla mnie. Ale dobra. To cały szczur armatny czy jakoś tak, jeśli ich tu porozmieszczam na tych stronach, czujesz, to będzie zwycięstwo. Dobra, więc teraz tak. Wy wracacie. Szczur armatny niech... Szczur armatny zostaje tutaj. I tak po prostu robimy ze wszystkim. Mortar raty, czy jakoś tak zostają? Bardowie. Tak, bardowie będą dobrym pomysłem, jeśli będziemy zbierać pełno uselessowych questów. Które, no, po prostu będą po to, żeby były. A wy póki co, koleżce, idźcie tam. Żeby wspierać nawet z odległości tą walkę. Pora przetasować szybko. I tak, handgunnerów zaraz dorzucę. Najpierw to, strażnik i handgunner, muszę po prostu, żeby na pewno się to udało. Mam nadzieję, że to nie jest tak źle, jak ja myślę, że to jest. Ale dobra. Jakkolwiek sytuacja by nie była napięta, delikatnie co nazywając, mortar raty mogą to jeszcze uratować. Szkoda tylko, że Bart stoi na przodzie. Tym samym daje się mordować. Dobra, fala oficjalnie ukończona. Ulepszy kartę, zdobycie legendarną kartę. Latarnia albo biblioteka. Szczerze bym wziął bibliotekę, bo ona
nie przydraża, co prawda tylko jedno, ale wiecie, no nie zdraża po prostu przytasowania. Coś czuję, że tutaj tasować będę musiał często. Często, gęsto, tak mówiąc przysłowiowo po części. Dobra. Ach, bo nie znam cię kupca, wiem o tym. Wy tutaj, ty kolego, tam? Aha. Tam tu nie... Aha, nie zdążyłem skorzystać z kupca w ogóle. No, sytuacja, nie będę ukrywał, okropna. Ale no, jak widzicie, mortar raty będą nam to ratować. Chociaż handgunnery się mieli być tym, którzy będą poksić. To jednak nie da się odmówić, że mortar raty są dużo potężniejsze. Dobra. Jak jest okazja, to pomyślę, żeby ich stawił, nieważne jaki koszt. Po prostu oni są tym, co będzie nam tutaj ratowało sytuację, nieważne co się stanie. Dobra, szybko gildia. Karta jakaś fajna? Biuro gildii, Lombard albo to. To może się przydać. I teraz tak, co? Co? Szczerze wiem, że handgunersi, ale muszę po prostu w ten sposób zobaczyć. Tak, tak. Ratrona zostawię tutaj na wszelki wypadek. I którzy to są? A, to są podstawowi. Dobra. Czy na level drugim. Co prawda nie mam tych wolnych szczurów, ale postawię takiego tutaj, powinno być dobrze. Chociaż nie, jest sytuacja opanowana. Nie, dobra, tam jest szóstka ich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co prawda wiem, że będą pewnie mogli być jak muchy w... Po prostu padać jak muchy w ogóle, ale coś tam będę przejmował póki co. Dobra, jednak to jest poważna sprawa. Już znowu nie mam niczego. Dobra, sytuacja jest teraz fatalna. Póki co może wyrzucę rabunek. Wiem, że to jest najmądrzejsza decyzja, ale no. Taką też podjąłem. Tak. Kolejny. Garncarstwo w sumie też powinienem już dawno wyrzucić. Okej. Sytuacja ciekawa. Poziom przywódcy, złoto dom. Dom. Mamy kamień filozoficzny. A, 5% obecnego złota zarabiam za każdym razem, kiedy użyję. Dobra, fajne. Trochę źle to zrozumiałem, ale niech będzie. I teraz tak. Jest okropnie. Szczurów nie mam. Żadnych. Sytuacja jest fatalna na obu frontach. Dobra, on tutaj już będzie czekał. Tam dodam tego gościa. Naprawdę nie jest dobrze. Przydałoby się też coś, co by zmniejszało problemy z tym, jak to się nazywa. Kosztem ich. Przede wszystkim, jak to ulepszy, to się coś zmieni. Oj, niestety nie. Ale dużo lepiej będą bić, ale najpierw chyba lepsze barda, szczerze. Bo dwa za każdego kosztu, chociaż nie, handgunnerów. Wolę mieć dwóch już gotowych na tych największych trybach potęgi, niż potem się wkurzać czy coś. Ale okej, okay, sytuacja jakkolwiek nie była ciężka, co widać, że jest opanowana przez nich. Dzięki temu, że mam taką obstawę, co jest... Mimo wszystko opanowana sytuacja. I teraz tak domek albo karta. W kartach mamy pirata, łowisko, market. Szczerze, może to być dziwne, ale biorę pirata. Pirat jest tym potężniejszym, więcej tych negatywnych kosztów mam na nim. Więc patrząc na to, że nie mam jak tego staniać, to będzie super. A to jakaś fajna sytuacja? Confess. Wezmę. Nie jest to może najlepsza decyzja, ale wezmę. I teraz tak. Idziesz tu. Kartę jajka. Ojej, powiem szczerze. Ryzykowne. Bardzo ryzykowne, ale... Kiedy tak jesteśmy w takiej krytycznej sytuacji, co równie dobrze mogę po prostu ryzykować ze wszystkim. Co to jest? Coś... Tak się serio pytam. Może ktoś mi powiedzieć, co to jest? Bo zbyt dobrze to nie wygląda. Koledzy, zapraszam na tamtą stronę. Wy koledzy, też to widzicie lepiej. Dobra.
Sytuacja jest niebezpieczna, zdecydowanie. Ale szczur armatnie, czy tam mortar racy z angielskiego, będę to ciągle powtarzał. Mogłem nam to jeszcze wyratować chyba. Wow. Boże, tylko że jajka nie mamy jak zagrać. Dobra, co? Nic na tym nie zrobię, na boksie trochę. Aby tylko potęga tych armat wystarczyła. No jak na razie wydaje się, że starczy. Jakkolwiek sytuacja nie byłaby nieciekawa, to damy radę. Wybronimy co? Wierzę po prostu w moc naszych szczurów. Nie wiem jak wielkim kosztem, ale my to zrobimy. Wybronimy to. Dobra, szybciej, moc. Dziękuję. Dwa poziomy przywódcy karta buntu, nawet nie wiem czym jest karta buntu. 10 łupów, minus 5 podatku, nie no, dwa poziomy przywódcy karta buntu. Niezbywalna? Nawet nie wiem o co chodzi. Co to jest niezbywalne? No bo nieważne, może mamy jakieś karty, które po prostu zapychają rękę czy coś. Mniejsza z tym. Ważne, że udało nam się ogarnąć coś, co może nas naprawdę nieźle uratować. No. To przy okazji mogę już przyspieszyć sobie przemianę jajka. Tutaj co? 15 zł za każdą kartę. Bard da 2. Tutaj 40 zł, ale 2 ładunki. Chyba pora na bardów. Powiem wam szczerze. Jakkolwiek trudno będzie ładować barda czasami, to taki dobrze zarzucony bard potrafi odmienić losy wszystkiego. Dobra, coś fajnego tu mamy. O, szczur armatni kolejny. Okej. Okay. Chociaż w tym razie problemu nie ma, więc ulepszyłbym sobie po prostu kartę. I tym razem pirata. Żeby miał jeszcze większe bonusy do HP. Prawda będzie... A nie, nie będzie troszkę zapomniała to. Więc tak. Nic się nie zmieniło tak naprawdę, więc... super. Więc was koledzy zapraszam tam. Aha, tak, handgunera bym postawił, ale teraz nie ma sensu. Powiem wam szczerze, wiem, że pirata też nie było sensu, ale postawiłem go głównie właśnie dlatego, żeby zdobyć sobie... No właśnie już bonus do jego HP. Nic zadać nie sobie. A ci dwaj, co oni tak tutaj stoją? Oni w tą i w tamtą. Okej, okay, nie jest dobrze, ale... Aha. No, trochę za daleko to polazło. Przy okazji garncarstwo, do widzenia. Ja nie wiem, czy to jest tak... W taki sposób mam paść. Proszę. Gro, proszę cię, nie mów mi tego. No cóż. Nie wiem, jak mam to podsumować. Sytuacja jest naprawdę niedobra. Jakieś nowe wydarzenie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. Sytuacja jest jaka jest, ale... Muszę po prostu to wybronić. A niech będzie nawet na tamtej ścianie. Nie, powiem szczerze, to już chyba tyle. Zamiast odbudowy armię, to oni już docierają tutaj. Było blisko, ale no niestety. Gdzieś tam zrobiłem parę błędów i na tym polegliśmy. Ale tak czekam, mam 40 parę minut, więc... Zobaczmy po prostu, co tam się jeszcze odblokuje za ten... To chyba będzie teraz doradca, jeśli nie mylę w kolejności, ale dobra, udało się. Następny epizod będzie, czy już mogę z góry wam powiedzieć, prawdopodobnie szamanem, bądź naukowcem. Ale jednak bardziej w stronę szamana. Przetrwanie. Plus jeden losowy doradca, kiedy ukończysz zadanie. Super, jeśli gram pod zadania. I cóż. Dzisiejsze spotkanie nie było zbyt udane, muszę przyznać.
Na pewno było ciekawsze niż to, co było ostatnio, moim zdaniem przynajmniej. No, jak mówię, następne spotkanie naukowy cyb szaman, bardziej w stronę szamana. I zobaczymy, jak to będzie. Na pewno mam nadzieję, że naprawdę wam dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. No i standardowa formułka, po prostu trzymajcie się. Hej, hej.